Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Questcraft. Moi kochani, poprzedni odcinek przyjął się po prostu świetnie. W pierwszy dzień blisko 10 tysięcy wyświetleń i ponad 1000 łapek w górę, więc no cóż, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zgodnie z obietnicą w tym tygodniu wrzucić wam dwa odcinki. Teraz oglądacie pierwszy w środku tygodnia, no i oczywiście będzie drugi w sobotę. Jednak mimo to mam nadzieję, że uda nam się dobić 1000 łapek w górę pod tym filmem, no i 10 tysięcy wyświetleń. Będę wam wówczas niezmiernie wdzięczny i będę miał dużo większą motywację do dalszego, częstszego nagrywania tej serii. Zwłaszcza, że teraz idzie okres wakacyjny, przez co będziemy mieli dużo więcej czasu na nagrywanie, przynajmniej ja będę miał, wy będziecie mieli na oglądanie, no i przez to ogólnikowo, koniec końców w rezultacie, będzie więcej odcinków Questcrafta. Moi kochani, poczytam troszeczkę komentarzy i faktycznie mieliście rację z dwiema rzeczami. Efekt Hero of the Village działa jak beacon w Javie i ogólnie chyba we wszystkich edycjach Minecrafta, że kiedy jestem tylko w wiosce, ten efekt się pojawia. Na Javie jest troszeczkę inaczej, ja cały czas efekt mam na sobie aktywny, więc fajnie. Fajnie, że mimo wszystko działa on tak, jak działać powinien, jeżeli chodzi o czas działania. No i teraz też wyjaśniliście mi, dlaczego nie dostałem achievementu za jak najkorzystniejsze handlowanie. Co prawda, dokonałem handlu przy, że tak powiem, efekcie bohatera wioski, jednak nie kupiłem niczego z przeceny. Nie sprzedałem papieru, ani nie kupiłem, na przykład właśnie w tym przypadku widzicie tutaj item frame'ów. Zatem cóż, moi kochani, niech się dokona. Wow, kupiłem za 5 szmaragdów i jedną ramkę na przedmioty. Dokonałem transakcji życia. I z tego co tutaj widzę, będę miał jakąś mapę do fajnej struktury. I to za nieduże pieniądze. Tylko czy... znaczy szmaragdy, nie pieniądze. Kurczę, gdybym miał więcej szkła przy sobie, to bym sobie to wykraftował na te panele. I mu posprzedawał. Chociaż wiecie co... wiecie co? Gdybym tak sobie gdzieś tutaj ogarnął na szybko troszeczkę piachu, bym sobie to przepalił, kurde, wykraftował. Ej, to może być to. Jeszcze dzisiaj byśmy sobie nawet kupili mapę na następny odcinek, bo zamierzam w kolejnym odcinku wybrać się do... nie powiem wam. Nie wiem, już pewnie się domyślacie, że albo do leśnej posiadłości... 50 punktów gamerscora, ja pierniczę. No rozbiliśmy bank, super. Kontynuując, moi kochani, albo wybierzemy się do leśnej posiadłości, albo do podwodnej świątyni. Ja już wiem, gdzie pójdziemy. Jednak jestem ciekaw, czy wy zgadniecie. Piszcie w komentarzach, tak z ciekawości, gdzie byście woleli, abym poszedł najpierw, do leśnej posiadłości, czy do świątyni. Tak więc, no zobaczymy, czy dobrze wybiorę, czy nie, bo już pewnie, kiedy wy ten odcinek oglądacie, ja już kolejny mam nagrany. Tak więc, no, wasze głosy specjalnie dużo nie zmienią, ale tak po prostu z ciekawości, żebyśmy się, moi kochani, przekonali. Dobra, troszeczkę jeszcze tutaj sobie tego piasku nakopię, właściwie nazbieram. Potem to sobie wytopię, przepalę, posprzedaję i może dzisiaj jeszcze będziemy mieli właśnie mapkę. No, szkło powoli kończy się już tutaj nam wytapiać, super. Ile z tego będzie glass pane'ów? O kurczę, chyba mi nie starczy miejsca w ekwipunku na to. O, może na styk. Może akurat na styk, super. Tu jeszcze po jednej sztuce. Cyk, cyk, idealnie. Wręcz. Dobra. Za to podziękuję i uciekamy. Chociaż mimo wszystko i tak zbiorę. Zapewne. Dobra, gdzie jest nasz wieśniak? Bo wątpię, żeby był u siebie w domku, gdzie jest stół kartografa. Ponieważ tu nie ma łóżka, no właśnie. O kurczę, ty, a jak on mi zginął? Ej, to byłaby lipa. To wtedy znaczyłoby, że 10 minut straciłem na zdobycie teraz węgla drzewnego. Poczekanie, aż się to wszystko wytopi i tak dalej. Kurde, no. Ej, bez jaj. No nie, Hero of the Village mi się kończy. Mam nadzieję, że to przez wyjście z wioski, a nie... no. Dobra, myślę, że już się kończy po prostu sam efekt w sobie. No wtedy byłby naprawdę Lipton. A, czy coś mi tu mignęło? Nie. Ty, no bez jaj, gdzie on jest? Serio go już straciłem? Uciekł? Zginął? W ogóle tę dziurę, co widzieliście w domku, no to ja zrobiłem. Bo potrzebowałem drewna. Jest! Dobra, chodź tu, chodź tu. Cześć kolego. Siema. Sprzedaj mi troszkę szmaragdów. Cyk, 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 cyk. I już się zablokował. Skubaniec, no. To może pójdziesz do swojego stołu, się odnowisz?
nie? Ale dobra, przynajmniej znam koordynaty tej wioski, więc sobie tu na spokojnie wkrótce jeszcze wrócę. A tymczasem, moi kochani, szybciutko lecę do mojego domku i tam jeszcze coś sobie pokombinujemy. Jak to się mówi? Home sweet home. Alabama. Taki żart, oczywiście. Dobrze, jesteśmy właśnie w naszej chawirze i ja chciałbym spróbować chociaż zrobić jeszcze co najmniej jeden achievement na dzisiaj związany ze slime blokiem, moi kochani. Dobra, na razie sobie szmaragdeły tu odłożę, no tutaj rybka wpadła, ale dobra, chrzani się na razie. Tutaj wrzucę wszystkie dropy z mobów, w tym właśnie przy okazji totem nieumierania, cyk. Siodła też mogę wrzucić, bo teoretycznie się nadają. Dobra, w końcu bestia je dropi. Tu jeszcze wrzucę tu takie pojedyncze rzeczy. Tutaj widzę, mam też z wioski, nie tutaj, tutaj. Piecyki dwa, super. A tego typu, o, tutaj mam też siodła, więc będzie trzeba troszeczkę tutaj pokombinować. Albo siodła przenieść do dropów z mobów, albo te z dropów z mobów przenieść tam. W sumie rybki też są dropem z mobów. Dobra, na razie będzie tak, nie będę się tutaj już pierniczył w takie dokładne segregowanie, później się tym zajmę. I dobra, potrzebuję na pewno slime ball i dobrze, że je mam. Mam jeden slime block, cyk. I chodzi oczywiście o odbicie się na aż 30 bloków w górę, moi kochani. To jest naprawdę wysoko. Mam nadzieję, że mi się uda, chociaż nie liczę na cud. Spróbuję zrobić to maksymalnie na dwa razy. Najpierw postawię sobie tutaj jeden slime block. Cyk. Przy okazji sobie wezmę troszeczkę więcej dyrta, żeby mieć pewność, że wpadnę prosto na slime block, a nie gdzieś obok. No bo wtedy trochę to byłaby, no, delikatnie mówiąc, lipa. No i dobra. Teraz wspinamy się na samą górę. Ojeny. Podbudowywanie się na... na Xboxie nie jest takie tragiczne, nawet wygodniejsze niż na Javie. Tylko muszę trzymać oba przyciski, super, dobra. Nie, no jest identyczne jak na Javie. Prędkościowo chyba, chyba że jak będę poskakiwał szybciej może. Czekajcie, są jakieś różnice, nie? Czyli można byłoby to sobie wytrenować, bo czasem wydaje mi się jakby szybciej się tutaj moja postać podbudowywała. O, teraz był właśnie taki szybszy moment. Dobra, jesteśmy w połowie drogi na górę. Dobra, działa tutaj ten drugi analog. Jak go kliknę, to właśnie mi się dodaje do łapki blok, który chcę, czyli w tym przypadku właśnie żwir. Ten blok, na który klikam oczywiście. Jakbym na przykład, nie wiem, chciał dyrta i kliknąłbym na dyrta, a ten dyrt byłby u mnie w ekwipunku, no to wtedy wskoczyłby mi do łapki. Dobra, już 167, 170, czyli jeszcze troszeczkę. No, mamy już na pewno bliżej niż dalej. To jest pocieszające. Tylko teraz pytanie, czy mi wystarczy tego żwiru, który wziąłem. No, no nie, nie, nie wystarczy na samą górę, ale może wystarczy do wykonania achievementu. Bo z tego co pamiętam, właśnie 30 kratek muszę się wzbić w górę. 30? Chyba tak. Oj, może być ciężko, ale wierzę, że mi się uda. No jak nie za pierwszym razem, no to będę musiał znowu tutaj zniszczyć tę wieżyczkę z gravelu, z żwiru. Wybudować ją ponownie, a wtedy slime block będzie musiał być troszeczkę niżej. Dobra, robimy teraz coś takiego, moi kochani, cyk. Czyli właśnie wyznaczyć sobie idealnie teren, żeby nie wpaść w niepożądane miejsce. No i dobra, moi kochani, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Uhuu! No w sumie tutaj mogę się do tego przytulić. Gorzej jak zginę. O, czy było 30 kratek? Powiem wam szczerze, że pewności nie mam. Ale fajnie. Wow. O nie, jednej rzeczy nie przemyślałem. Ten dyrt u góry mi tam zostanie. Kiedyś go na pewno sobie usunę. Możliwe, że nawet jeszcze w dzisiejszym odcinku, jeżeli mi nie wskoczy teraz achievement. God damn it. No cześć. Cześć kocurek. Cześć żelek. A jednak było 30 kratek. Trump Olina. Trump Olina, miło. 30 punktów gamerscora, to tylko w dzisiejszym odcinku już 80 G nam wpadło. Nie, naprawdę, świetny wynik, moi kochani, moim zdaniem.
Świetny wynik. Wiecie co? Wiecie co? Jeszcze jedną rzecz by można było w sumie zrobić. Jeszcze nie wiem, czy mi wystarczy. 17 skór. Dobra. Spróbuję sobie rozmnożyć te krówki. Cyk. Dobra, tutaj mam właśnie pszeniczkę. Mówmy poprawnie po polsku. I bym sobie rozmnożył tutaj dwie krówki. Cyk, dokładnie. O, chyba jedna z tych urosła. Jak nakarmi, to ta też może szybciej urośnie, cholera wie. I wiecie co, ja bym chciał, bo ja mam looting na tym mieczu oczywiście, więc zabić sobie dwie krówki. Cyk, 21. O, chyba się to uda, moi kochani. Kurczę, nie dropnęło mi. Bo chodzi o fajny achievement związany z pofarbowaniem 4 różnych części zbroi skórzanej. Czekajcie, muszę to sobie pyknąć. Nie, to muszę. Dokładnie. I tak, raz, dwa, trzy. No nie, 3 skór mi zabrakło. A ja nie mogę zabić teraz tej krowy, bo mi wtedy zostanie tylko jedna i już tego nie rozmnożę. Albo popoluję zaraz na króliki, albo poczekam, aż ta mała mi tutaj wyrośnie. Ale podejrzewam, że zbyt szybko to się nie stanie. No to pozostają nam, moi kochani, króliki. Gdzie one są? Żadnych tu nie ma. Jak na złość, jak trzeba, to nie ma. Jak nie trzeba, to czasem są. O nie, jest jeden, odwołuję. No miejmy nadzieję, że tutaj looting zadziała. 4 skóry królika to jedna zwykła. No nie, jak ucieka. Ja akurat głodny jestem. Już. Królik. No na padzie to nie jest zbyt łatwe. Jest. Ile mamy skór? 3. Ej, nieźle. To jeszcze tak ze 3-4 króliczki. Może będziemy ustawieni. Potrzebuję 3 zwykłych skór, czyli 12 króliczych. Jest szansa bliska. Cyk. 7. Ej, damy radę. Fantastico. Tu widzę kości, chociaż kości to tak średnio najeżdża. Mi się przydadzą. Więcej kości, są 2 króliki, jak miło. Jak miluśko, chociaż jeden niech da się zabić. Najlepiej ten dorosły, bo mały mi nic nie dropnie. Skubaniec, kurde, bany hopy robi. 10. Jeszcze 2 skóry. Jeszcze 2 skóry i będziemy mieli to ogarnięte, ludziska. O, jak miło, jak fajnie. Ile kości. Przyda się też na achievement z wilkami. Mamy tutaj. Królika. Cześć, niedźwiadek. Ja mam cię gdzieś. No kurczę, głupie niedźwiedzisko. Mnie zaatakowało. I królik mi uciekł. No brawo. Głupi niedźwiedź. Chyba mnie nie lubi. Ile tu itemków mamy, ja pierdzielę. Czuję się jak na Alfie albo na Becie, kiedy się wychodziło z domku po nocy i się zbierało itemy, które dropnęły z mobów. Ha. Niby najnowsza wersja, kurde, jakoś taka przestarzała jednocześnie. Nie no, klimat tutaj na Bedrocku jest naprawdę taki inny niż na Javie. To ja się tutaj czuję jak w zupełnie innej grze. O, jest króliciek. Ale chyba maluśki. No to nie, to podziękuję. To ja nie chcę takiego. Chyba, żeby podrósł tak na szybko. Jak tam ta krówka. Ale chyba nie chcę. Kurczę, że ta ostatnia krowa tylko samo mięcho dropnęła. No jak na złość. Ty, no bez jedni są teraz króliki. Albo jestem ślepy, albo nie widzę. Czyli jestem ślepy. Czekajcie. Nie, to jest mały niedźwiedź. Siema. Może. Jest. Ale to mały. Czemu same małe teraz latają? No bez jaj. O co chodzi? Cyk. Jeszcze głodny. O, jest, są króliczki. O tak. O, jak miło. Oh yeah. No jak kica śmiesznie. Jak szybko. Też bym tak chciał. No jak na złość, ostatniego nie mogę trafić. No nie wierzę. To już jest naprawdę chamskie.
Krówka ostatnio też nie dropnęła skóry. To już jest chamstwo i to w czystej postaci, moi kochani. Ta gra nas nienawidzi. Nienawidzi nas. W sumie to chyba mnie nienawidzi. Patrzcie, jakie to jest wredne. Za co? Tyle czasu w tę grę napierdzielam, a chamstwo nad się odwdzięczyć nie chce. Dobra, jak ten królik nie dropnie, to ja pierdzielę. To kończymy serię. Nie, żartowałem oczywiście. Ty, ale dlaczego? Bez jaj. Króliczych jaj. Nie, no w sumie to nie Wielkanoc. I nic. Krówka też niezbyt urosła. Małe? Czy to jest zwykły? Nie, to jest chyba zwykły. Nie, mały. Kurde! No, jest zwykły. Jak on mnie dropnie, to ja pierdzielę, naprawdę. Skurczybyku. I... ten to w ogóle nic nie dropnął. Co się dzieje, ludziska, to ja naprawdę nie mam pojęcia. To już nawet nie, że nie mam pytań. Ja po prostu się poddaję. Niedźwiedzie latają, króliki nic nie dropią. A początkowo jak fajnie rzucały te skóry. Może trochę w tym kierunku się przejdę i będzie coś... O, widzę tam królika. Kiulik. Pewnie mały jakiś. Nie, normalny. No, pewnie nic nie dropnie. Cyk, 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 cyk. Nareszcie! Nawet jedno więcej, no dobra. Niech będzie, wybaczam ci, Minecraft. Wybaczam ci, ale niech to będzie ostatni raz, okej? Okay? Możemy tak się umówić? Super. I tak, pewnie zrobimy to znowu. Przy najbliższej możliwej okazji. Ale okej. Okay. Najważniejsze, że mamy to ogarnięte, moi kochani. Teraz tylko wykraftować sobie z tego ostatnie budki. Cyk. No i właśnie. Butencje. No i teraz musimy sobie jedynie wykraftować kociołek, wlać wodę, zafarbować wodę i czekać na achievement. Nie to, nie to. To tak jest. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem żelaza cennego na gówniany kociołek. No ale achievement jest tego wart. Czy mam gdzieś tutaj może wiaderko z wodą? Nie, ale będę miał. Cyk, cyk, cyk. Goddammit. Nie wskoczyło mi się. Dobra. Teraz pytanie, na jaki kolor mam to sobie zafarbować? Bęk, bęk, bęk. Dobra, nabieramy wodę. Teraz kociołek. Proszę. Wlewamy. Fajny kolor tej wody. No niech będzie na żółto, bo tutaj mam pod ręką żółty barwnik. Okej. Okay. O, znowu chce mnie atakować. Skurczybyk, no. No tak akurat jest świetne na wersji bedrockowej, że wodę można farbować w kociołku. Tego akurat mega zazdroszczę. No czego chcesz? Dziwne są te niedźwiedzie polarne. Pyk, pyk, pyk. Mamy ludziska żółtą, pikną zbroję. Mam nadzieję, że to mi wystarczy do wykonania achievementu. Bo jak nie, to trochę Lipton. Jest! Kurde, 15 punktów gamerscora. Barwny przyodzianek? Jakoś tak. Użyj kotło do zabarwienia czterech części zbroi. Czy tam czterech różnych części zbroi. Udało się, moi kochani. Fantastico. No nic, no dobrze. To na dziś to byłoby na tyle. Taki trochę luźniejszy odcinek. Kilka achievementów sobie powykonywaliśmy, takich prostszych. Pewnie takie częściej będą. Natomiast w kolejnym, no już porobimy coś, mam nadzieję, ciekawszego. W ogóle powiem wam szczerze, chodzi mi po głowie wykonanie muru wokół mojego domku. Może takiego nie za dużego, ale tak, no ogradzającego te najważniejsze części. Bym sobie to porządnie oświetlił i nie miałbym strejów. O, chociaż tyle. Ale to wkrótce oczywiście. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć.